Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Wanted. Szukamy Boga. Pozwólcie, że dwa Wantedy pod rząd, po sobie, niedziela po niedzieli, ale taką mam sytuację, jak słyszycie, pewnie jeszcze jestem trochę chory, więc myślę nad tym, co wam powiedzieć. Nie mam żadnej konferencji, na to też przyjdzie czas, ale mam jedną refleksję, którą chciałem się podzielić i to jest dla mnie przełomowe odkrycie. Może ten Wanted będzie bardzo króciutki, ale może właśnie o to chodzi, żeby odkryć prostą prawdę dla siebie. Mówiłem w poprzednim odcinku o przyjaźni, a w tym odcinku chciałbym powiedzieć o tym, jak wielka jest miłość Pana Boga do nas, która też przejawia się w działaniach innych ludzi, a może tak jak czasami miłość od innych ludzi poznajemy przez Pana Boga, to tak też przez innych ludzi poznajemy, jaka wielka jest miłość Boga. O co mi właściwie chodzi? Jechałem ostatnio do mamy. Mam nadzieję, że oglądaliście Hołka u mamy, który nagrałem. I jadąc do mamy, zadzwoniłem z drogi. No i tak trochę pół żartem mówię do niej: czy pani przyjmie pielgrzyma? Na co moja mama odpowiedziała: jak nigdy, dosłownie jak nigdy, o każdej porze. I tak dotknęło mnie to słowo, że taka jest zawsze odpowiedź Pana Boga wobec nas, wobec mnie. Że jeżeli zwracam się do Boga, czy Ty mnie takiego, czy Ty mnie taką przyjmiesz, to odpowiedź jest jedna: o każdej porze. Możesz przyjść do mnie o każdej porze. Jak głęboko sobie uświadomiłem, jest we mnie zapisane to, że taki ja jestem nie do przyjęcia. Nie wiem, czy tak też macie, że taki ja jestem nie do przyjęcia, że muszę czymś się wykazać. Nawet jak to jakoś mówię, nawet jak to jakoś wiem, to bliżej mi do tej prawdy, że ja jestem taki nie do przyjęcia, albo że jestem do przyjęcia tylko pod pewnymi warunkami. I może jest takie pytanie, czy jeżeli ktoś inny by zadzwonił do mojej mamy i zadał to samo pytanie, czy pani przyjmie pielgrzyma, to czy każdemu moja mama by odpowiedziała o każdej porze? Nie wiem. Ale tak sobie uświadomiłem. Dlaczego mi tak odpowiedziała? Dlatego, że jestem jej dzieckiem. I dla kochającej matki właśnie takie pytanie, czy mnie przyjmiesz, narzuca tylko jedną odpowiedź: o każdej porze. I jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli to wyznajemy, jeżeli w to wierzymy, to Bóg dokładnie dla każdego, dla każdej z nas ma tylko jedną odpowiedź zawsze. Bo wierzę w to też, że ta miłość, która jest w mojej mamie, jest tylko odbiciem tak wielkiej miłości, która jest w Panu Bogu. I tak jak On, tak nigdy nie może żaden człowiek odpowiedzieć, ale On zawsze może to powiedzieć. Jeżeli do Niego się zwrócę, jeżeli do Niego zadzwonię, jeżeli do Niego powiem w modlitwie, czy mnie przyjmiesz, zawsze usłyszę, o każdej porze. I nie ma warunków na początku, tylko jest przyjęcie. To, co widzimy w przypowieści o marnotrawnych synach i miłosiernym ojcu, że ten ojciec kochający zawsze wychodzi do syna. Wybiega nawet, rzuca mu się na szyję. O każdej porze, o której by wrócił, jest gotów na przyjęcie, na miłość, na odnowienie tej więzi i tej relacji. Może dla niektórych z was jest to oczywiste. Dla mnie, przyznam, to był taki przełom. Tak sobie prosto to uświadomiłem. Czy mogę, bo jak nawet mam wątpliwości, nie? Bo mam, nie? Jakbym się zjawił i zapukał do drzwi i wiedziałbym, że jest w środku moja mama, czy mógłbym się spodziewać, że zostanę nieprzyjęty w domu? Że, nie wiem, usłyszę, jesteś, nie wiem, złym synem, jesteś złym księdzem, jesteś złym ojcem, dominikaninem, nie wiem, kimś tam jesteś złym. I mówię to też, zdając sobie sprawę, że różnych mamy rodziców, ale Bóg jako ten kochający ojciec,
który jest miłością i który jest źródłem wszelkiej miłości, że po nim, nawet jak mamy złe doświadczenia z rodzicami, ale mam nadzieję, że macie też dobre, tak jak ja z mamą, że to jest tak dobra nowina, że na to mogę liczyć, że jeżeli z czymkolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji ja zwrócę się do Boga, czy mnie przyjmiesz, usłyszę to jedno zdanie o każdej porze. Przyjdź, Synu, to jest ten Bóg, którego ja szukam i którego ostatnio doświadczyłem i którego odnalazłem, więc się tym z wami dzielę. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!